dzisiejszym programie. Jak wiking z samurajem. Rozpalamy emocje. Płyniemy z prądem. Popłyńmy dookoła świata i wylądujmy na Księżycu. Są na świecie ludzie lekko szurnięci, których uszczęśliwiają bardzo dziwne rzeczy. Na przykład zimą, gdy większość z nas marzy o wyprawie na jakieś ciepłe Malediwy albo inne Seszele, oni wybierają się na wycieczkę na przylądek północny. W języku wikingów Nordkap. Samochodem. Takim szaleńcem jest znany podróżnik Arkady Fiedler, który w ciągu 22 dni przejechał 9,5 tysiąca kilometrów, głównie po śniegu, lodzie, w całkowitej ciemności i w temperaturach, w których zamarzają nawet myśli. Jak sam podkreśla, nie przygotowywał się do wyprawy jakoś specjalnie, w sumie to po prostu wsiadł w hybrydową Toyota RAV4 i ruszył. Na seryjnych oponach, bo kolce i łańcuchy są dla mięczaków. Jak twierdzi, prześwit i napęd wszystkich kół AWDI radziły sobie nawet w zaspach, a średnie spalanie z całej trasy wyniosło zaledwie 7,9 litra z boksem na dachu, o 2 litry mniej niż porównywalny SUV z dieslem, jakim Fiedler udał się w przeszłości na inną wycieczkę. Można? Można! Pytanie tylko po co, przecież przez te polarne noce chłop zbyt wiele tam nie zobaczył. Czy da się połączyć ekologię z przyjemnością? Oczywiście, w Amsterdamie, no ale nie chodzi wcale o to, o czym myślicie. My mamy na myśli wyłącznie nowe modele, które Toyota zaprezentowała w tym mieście z okazji Kenshiki Forum. Po jednej tej ekologicznej stronie barykady zaparkowała druga generacja Mirai, która w trybie całkowicie bezemisyjnym na jednym zbiorniku może przejechać 650 km. Oraz zupełnie nowy hybrydowy Yaris, który po mieście przez 80% czasu może jeździć wyłącznie w trybie elektrycznym. Po drugiej, tej zapewniającej emocje stronie zobaczyliśmy 261-konnego GR Yarisa ze stałym napędem na 4 koła, przyspieszającego do setki w nieco ponad 5 sekund oraz słabszą od niego o całe 3 konie Supre 2.0, która wjedzie do salonów już w marcu. A obie strony barykady pogodził RAV4 w wersji plug-in, 306 koni, 6,5 sekundy do setki i możliwość przejechania wyłącznie na napędzie elektrycznym aż 65 km. Co wybieracie? Zgadnijmy, Supre plug-in albo wodorowego Yarisa. W końcu w Amsterdamie można zobaczyć rzeczy nie z tej ziemi. Znacie Lexusa UX-a, prawda? To taki mały, modny, luksusowy crossover. Występuje w wersji benzynowej i hybrydowej, a niebawem dołączy do nich także trzecia, w pełni elektryczna. Podłączycie UX-a 300e do gniazdka z prądem i po około godzinie będziecie mieli wystarczająco dużo energii, by przejechać od 300 do 400 km. Auto przyspiesza do setki w 7,5 sekundy, a akumulatory rozmieszczono tak sprytnie, że bagażnik ma pojemność prawie 5000 litrów. Lexus podkreśla, że zadbał o to, by auto było dynamiczne, ale nie narwane. Tu boskie mają być wrażenia z jazdy, komfort i prowadzenie. No to skoro już popłynęliśmy z prądem, to teraz... Jak wiecie, Toyota bardzo poważnie podchodzi do tematu ogniw paliwowych. Tak poważnie, że postanowiła je rozwijać już nie tylko w modelu Mirai, ale nawet w pojazdach kosmicznych oraz na morzu. Specjalnie przekonstruowaną instalację z Miraja zainstalowano właśnie na eksperymentalnym katamaranie Energy Observer, którego elektryczne motory są zasilane wyłącznie energią odnawialną. System generuje wodór z wody morskiej, ogniwa zamieniają go w prąd i tak ma sobie pływać to cudo samowystarczalnie po całym świecie aż do 2023 roku, nie wytwarzając w tym czasie nawet grama dwutlenku węgla. To się nazywa płynąć z duchem czasu. Na Księżycu co prawda jeszcze nie mają problemu z globalnym ociepleniem i nie muszą się martwić emisjami CO2, ale za to kłopotliwe jest znalezienie jakiejś stacji paliwowej. Dlatego i tam Toyota zamierza wysłać swoją technologię wodorową. Koncern podpisał porozumienie o współpracy z japońską agencją eksploracji kosmosu, w skrócie JAXA. Wspólnie mają rozwijać projekt załogowego łazika ciśnieniowego, napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi. Zapowiadany zasięg pojazdu to 10 tysięcy kilometrów. Wyobraźcie sobie, że tyle przejedziecie swoim samochodem na jednym tankowaniu. No przecież, żeby odebrać darmowego hotdoga na stacji, trzeba by zbierać punkty ze 30 lat.